Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Pixel Piracy. Wracamy sobie do gry. Mam już godzinkę za sobą. Jako kapitan Olga. Przepraszam, poprawiam sobie tutaj mikrofon. Gdzie myśmy tutaj byli? Myśmy tutaj byli gdzieś na takiej wyspie. Nie pamiętam, co to za wyspa. Jacy wy jesteście? Próbujemy się? Czy próbujemy znaleźć? No, dalej musimy spróbować znaleźć tu cholerną tawernę, szlakby ją. 12 metrów. Tam był rekin. Okej, to są jacyś... Kim wy jesteście? Ty, oni są dość silni. Trzeba znaleźć kogoś. O, świetnie. Chodźmy tutaj. Po prostu próbuję swoich sił. Takie ostatnie akty desperacji, wiecie? Aj, matey. Port map. To nie może być cholerny. Cholerne miasto z cholerną tawerną, cholera! Arr. Właśnie. Arr. Adventure awaits. Byłaby jeszcze fajniejsza przygoda, gdybyśmy znaleźli tawernę na czwartym poziomie i zatrudnili więcej ludzi, wiecie? To była już zajebista przygoda. Oj, jesteś strasznie spostrzegawczy, skoro widzisz wodę. Niewiarygodnie wręcz. Zaraz mnie po prostu szlak trafi, no. Chyba, żeśmy zwyczajnie w świecie wrócili tutaj. Adios. Zatrudnili pierwszopoziomowych, ruszyli z pierwszopoziomowymi i coś ogarnęli. No, nie. Okej. Okay. Do momentu, w którym się nie poddam. Do momentu, w którym się nie poddam, będziemy się starali coś znaleźć, tak? Okej, okay, North Vernon. Chodźmy to jeszcze trochę w prawo. Tak, żeśmy... Jak mieliśmy mapę tutaj na środku, to żeśmy płynęli w tu, potem tu, potem tu, tak, tak i tak. Aha, my płyniemy teraz, dobra. Myślałam, że my już na miejscu jesteśmy. Orlando. Aha, bo oni żeglując też dostają awans. Widzicie tutaj, jak się pasek przesuwa. Naszej Oldze. Tak, oni są tutaj źli. Wikingowie. A spróbujmy na piratu z czwartego poziomu. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Będzie się... Z tego miejsca się po prostu będę cofać do tawerny, bo no, no już po prostu... Zaraz na czwartopoziomowi nie mieli czasem armat. Czy jeszcze nie mają, ale ogólnie czwartopoziomowi mają armaty. Trzeba to mieć na uwadze. Świetna wycofa. Czemu kazałam zejść na dół? Ja ci kazałam walczyć, tak? Z tego co widzę, całkiem nieźle im idzie. Moja załoga? No, tylko ty, Olga, zaczynasz jakoś cierpieć. Ale też nie za bardzo, jak... Ile ja mam książek? Ale to naprawdę, chcę się tym wszystkim zająć, tyle będziemy mieć więcej załogi, nie? Nasza załoga? Się trzymają świetnie, tak? Czwartopoziomowi piraci nie robią na nich żadnego wrażenia, kapujecie to? Rozwalcie to. Zabijcie tego żółwia.
zabijcie kurczaka. Świetna robota. Jestem z was dumna. Wy się możecie wrócić na statek. Coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra, no to... Szczerze powiedziawszy, nie będę marnować niczyjego czasu, ani swojego, ani waszego. Po prostu się cofnę do tawerny na pierwszym poziomie i sobie zgarniemy jakichś ludków, tak? Och, ile ja złota teraz zarabiam. World map. Ewentualnie gdzieś, mam nadzieję, tutaj po drodze znajdziemy coś. Fajnie by było. Widzieliście coś takiego? Na całą mapę tylko dwa miasta z tawerną. Kapujecie to? Niewiarygodne. Mamy jeszcze ten... to healing coś tam. Adios! Adios! Zniszczy, to my ich możemy zdjąć. Co zrobimy nawet fizycznie? Cofnij się, nasz kapitanie. O, kapitan, my kapitan. A ty już tam do tyłu na nich lecisz, tak? No tak, bo ty sama na jednego. Znaczy, sama na siedmiu. Okej. Okay. Zgarnijmy jakieś banany. To jest jeszcze jakaś książka. Counterattack. I mini pistol. Jak słodko. To już cała załoga? No cała. Tu jest jakieś miasto. Już szczerze powiedziawszy, straciłam wszelką nadzieję. Jest tawerna! Po czym wiem? Oni schodzą na ląd. Oni schodzą na ląd tylko do tawerny. Tak. Kat! Możemy go złapać i przyciągnąć na statek. Mamy tutaj broń, mamy tutaj jedzenie, mamy tutaj dobra. Nie ma tutaj co prawda książek. A, bo ten jeden nie zszedł na ląd. Masz zjeść, masz to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z czego najtańszy jest ten. Edison Chmelka. Zobaczmy go. Edison Chmelka. Ósmy poziom. Dobra. Okej. Okay. A ten najtańszy, pokaż mi go. Quincy McNutley. Quincy McNutley. Trzeci poziom. Okej, okay, to jest coś niskiego. Ale z tym się już da pracować, tak? Z tym się już da coś wykombinować. No, z taką załogą. Świetnie. Okej, okay, wspaniale. Zabrałam wszystkich ludzi, których tu miałeś. Cieszysz się? Bo ja tak. Słucham piosenki. Ale fajna. Fajna piosenka. Dobrze. Koniec piosenek pirackich. Son of a biscuit leader!
Dobra, ty koleżanko. Inteligencja na 12, dexterity, agility, luck. I zabrakło ci punktów. Ty, mój zastępco, proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Ty, kolego, złoty drogi. Chciałam ci dać agility, ale misklik. Ty, kolego, złoty drogi. Intelligence. Trzymaj jeszcze trochę agility. I dexterity. Dobra. To już mamy. Teraz. Okej, w tym momencie do końca tego odcinka będę rozdawać im bronie, rozdawać im książki i zrobię sobie statek. Więc jeśli ktoś nie jest tym zainteresowany, możecie wyłączyć w tym momencie i przejść do następnego odcinka. Okej, 9,24. To jest dość wysoki poziom już. 11, no. Dobra. 5,35, 6,42. Dobra, 6,42 to jest najlepsze. Ty. 5,8. 5,8. No 5,8. Ty. 7,28. 5,20. Jaka jest różnica? No to jest pierwszy, to jest dziesiąty, tak? Więc go sobie zlevelujesz, kolego. 5,30. Też jest 5,30. Też jest 5,30. Ten wygląda fajnie. I teraz wy, koledzy, wy moi złoci drodzy. 3,37. 3,74. 3,61. 3,61. Okej, ty nie będziesz miał nic lepszego, ale damy ci dłuższą nieco broń. Dobra. Następny, tak samo. 3,70. 3,74. 2,83. 3,74. Chodzi o to, żeby mieli kutlas. No fajnie. 2,68. Żeby mieli po prostu dłuższe bronie, tak? Ty masz ten. To ostrze zwykłe. Ty nie jesteś, nie, ty masz niski poziom, szósty. 4,68, ale wątpię, że ja do ciebie znalazła coś mocniejszego, no. Ty raczej masz już najsilniejszą. 4,46, też już raczej, no. Ty już też raczej masz silną broń, a to już jest mój. Okej, okay. Olga. 2,16. To są jakieś pistolety, właśnie. 53, 58. Ty to samo. 50. Finlick pistol. Ok. Wreszcie już rozdajemy pistolety jako drugą broń. Myślę, że w tym momencie nie będę się bawić żadną inną bronią, tylko po prostu będę im wszystkim dawać pistolety. Myślę, że to dobry pomysł. Pytanie, czy mi wystarczy tych pistoletów? Ha. To jest dopiero dobre pytanie. Tam jeszcze jeden? Ok. Dobra. Wy już macie wszystkie pistolety. Teraz Olga. Co tu mamy? Cleaning, Canon Mastery, Fishing, Cooking, Map Reading, proszę bardzo. Swimming, Combat Evasion, proszę bardzo. Combat Focus, Treasure Hunt, Hawkeye. To nie tobie. Counterattack. Ty chyba masz counterattack. Nie masz. To dostaniesz. Sailing. A, już miałaś, dobra. Toilet study.
Headshot. O, proszę bardzo, headshot. Co to jest? Trivial totem. Nie wiem, jak to mogę wykorzystać. Ty, kolego. Ty masz już swimming. Ja nie chcę ci dawać tego. Map reading, swimming. Będziesz moim drugim kapitanem, jak coś, więc trzymaj map reading. Combat evasion. Combat focus. Hawkeye. Counterattack. A, ty już miałeś counterattack. Sailing. Learn how to poop properly. Dobra. Brandon O'Connor. Fishing, cooking, swimming, combat evasion, treasure hunt. A trzymaj ship repair. Counterattack. O, doktor Aura, trzymaj. Dwóch z doktora Aura to będzie coś świetnego. I teraz ty. Swimming. Ship repair. Tu już chyba masz cleaning. Nie, jeden z nich ma na pewno cleaning. Trzymaj Canon Mastery. Ok. I ty jesteś jednym z nowych. Dobra, ty jesteś też jednym z wyższopoziomowych, więc swimming, Canon Mastery, cleaning, treasure hunt. Co to jest? Trzymaj jakiś Falcon Dance. Ship repair. Sailing. Toilet study. I następny dostanie Perry Basics. Proszę cię bardzo, i ty dostaniesz cooking, cleaning i fishing. Niepotrzebnie go tego nauczyłam. Powinnam wziąć jakiegoś jednolevelowego i jemu to dać, ale cóż. Jak coś, to mamy jeszcze trochę cookingu i tak dalej. A trzymaj to jeszcze. Nie wiem, może ci się przyda. Dobra. To wszystko rozdane. O, captain, my captain. Ahoj, tam Meti. Tak, już bronie wszystkie rozdaliśmy. Więc możemy je wszystkie posprzedawać, które nam gdzieś są potrzebne. Wydaliśmy 1000 na załogę i teraz mamy jeszcze więcej pieniędzy. Tak. Dobra, skończył nam się czas. I myślę, że szczerze powiedziawszy zakończę ten odcinek, więc podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Budujemy sobie statek na początku kolejnego odcinka, a na razie to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.